Moi drodzy, zanim mnie wysłuchacie do końca, zanim przełączycie dalej, mam prośbę. Niezależnie od tego, czy jesteście hydraulikiem, mechanikiem, rolnikiem, czy macie swoją firmę, niezależnie od tego, drogi słuchaczu, czym się po prostu na co dzień zajmujesz oraz niezależnie od tego, ile masz lat, to zatrzymaj się i skup, bo to, co powiem, dotyczy ciebie. Dlaczego? Dlatego, że tak się składa, że pewne kwestie dotyczą niezależnie od sprawowanej funkcji. Nawet polityków to dotyczy, chociaż oni ciągle mają wiadomo co. Żyjemy w takiej chorej bańce, która się nazywa mnie to nie dotyczy, tym się nie interesuje. Więc teraz skupcie się i zobaczcie jedną rzecz. Popatrzcie, czym się różni to zdjęcie od, uwaga, tego zdjęcia. Ja jeszcze raz pokażę. To zdjęcie, które macie teraz, widzimy, tak wygląda protest akurat w Polsce, od tego zdjęcia, które pokazałem wam wcześniej, możemy to w nieskończoność, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Macie porównanie między dwoma protestami. Między strajkami ogólnopolskimi rolników w Polsce i w Niemczech. Ktoś powie, no dobrze, ale co pan mi tu pieprzy? Przecież ja nie jestem rolnikiem, mam to w dupie. To teraz krótka informacja dla wszystkich. W Niemczech na dzień dzisiejszy protestuje kilkadziesiąt tysięcy rolników. Na samych tylko drogach jest, różnie się szacuje, bo media głównego nurtu kłamią, ale media internetowe szacują, że jest to między 40 a 60 tysięcy ciągników. W Polsce niestety jest to zawsze dużo mniej. I nieprawdą jest, że wynika to z tego, że mamy mniej ciągników, bo jest dokładnie odwrotnie, tylko z tego, jak to się organizuje i jak to się odbywa. Chcę, żebyśmy wkuli sobie do głowy jedną rzecz. Jeżeli dzisiaj w Niemczech wyjeżdża tyle ludzi, którzy mają swoje gospodarstwa, swoje hodowle, to oni nie robią tego dlatego, że mają czas, a my Polacy tego czasu nie mamy. Oni to robią dlatego, bo wiedzą, że albo coś zrobią, albo będzie przejebane. Po prostu. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Gdy wyjeżdża tam tyle tysięcy ludzi i gdy protest jest zaplanowany, oddolny, bez żadnych przesłanek politycznych, bo tam każdy ma w dupie władzę, oni chcą po prostu normalności w swoim sektorze gospodarczym, czyli normalności, że ja produkuję i zarabiam, to jeżeli tam tyle ludzi wyjeżdża, to oni się nie pchają do stołków, tylko te 50 tysięcy, 60 tysięcy ciągników blokuje kraj po to, żeby nie zabrano im w tym momencie ich przyszłości prawa do produkcji. Musicie wiedzieć, że na tych protestach są zarówno duzi, jak i mali rolnicy. Musicie wiedzieć, że na tych protestach są ci, co mają świnie, ci, co mają krowy i ci, co mają same produkty roślinne, samą produkcję roślinną. Nie ma tam podziałów, ponieważ oni wiedzą jedno, że na dzień dzisiejszy zaczyna się ścinać. Udera się w jeden sektor, w drugi, w trzeci, w czwarty, o czym mówię już od dwóch, trzech lat. Ktoś u nas w Polsce powie, no dobrze, ale jak ja mieszkam w bloku, to co to mnie obchodzi? Ano obchodzi, bo jeżeli dzisiaj przeciwko wspólnej polityce rolnej, wspólnej, czyli to samo u nas, to samo w Niemczech i tak dalej, protestują rolnicy w kraju, który rządzi Unią Europejską, czyli w Niemczech, to znaczy, że im się zapaliła czerwona lampka, słuchajcie, jak nic nie zrobimy, to nas po prostu zniszczą. I oni, ta ogromna grupa ludzi, wierzcie mi, wywalczą coś, ale tylko dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że doskonale wiem, że Niemcy za Polaków ginąć nie będą. Słowo ginąć jest oczywiście tutaj przenośnią. Nie będą się za nas starać, oni walczą o siebie i dlatego protestują u siebie. Moi drodzy, jeżeli posiadacie gospodarstwo rolne i szukacie prawdziwej, niezależnej wiedzy, bez reklam, z ogromną ilością wykładów w formie filmów, które pokazują, jak optymalizować produkcję, w jaki sposób ograniczać nawożenie, w jaki sposób podnosić plonowanie, jakość plonów i tak dalej, to bardzo was proszę, zapraszam was na mój portal na hektarwiedzy.pl i do aplikacji mobilnej Hektar Wiedzy, na dzień dzisiejszy jedynej w tej części Europy, która zajmuje się tylko i wyłącznie wprowadzaniem najnowszej wiedzy, pokazywaniem wyników doświadczeń, porównywaniem różnych technologii przy braku, całkowitym braku marketingu. A jeżeli znacie jakiegoś rolnika, sami nie jesteście rolnikiem, to proszę
wskażcie mu taką nazwę jak Hektar Wiedzy pod domeną hektarwiedzy.pl. Potrzebujecie informacji, potrzebujecie pomocy, jak ruszyć, chcecie dostępu do najtańszej opcji, jak wystartować, możecie do mnie napisać prostego SMS-a na numer 696-088-778. I dzisiaj ktoś powie, no dobrze, a co to da? Przecież to jest wyjazd, no ciągnikiem przyjedzie. Sorry bardzo, ale jeżeli wy uważacie, że zamkną w więzieniu 50 tysięcy rolników, to przestańcie oglądać ten materiał, bo znakiem tego, że nie jesteście zdolni po prostu zrozumieć, co chcę wam powiedzieć. W każdego naszym interesie, w każdego, niezależnie od tego zawodu, nawet politycy, mówię też do was, żebyście trochę otworzyli swój łeb, w każdego interesie jest to, żebyśmy mieli swobodne prawo produkcji żywności. Żeby każdy, idąc do sklepu, mógł kupić to, co chce. Chce nabiał, kupuje nabiał. Chce mięso, kupuje mięso. Chce roślinną, kupuje roślinną. Z pochodzenia rolniczego. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda, mówię to z przykrością, u nas. Mamy rolnictwo, jakie mamy, tak? Co to znaczy? To znaczy, że u nas takich sprzętów jest mniej, a nasze drogi często wyglądają tak. Jeszcze raz to pokazuję. To jest oczywiście przykład. Co pokazuje ten protest? Że zostajemy w taki czy w inny sposób wyciągani na drogi, że jest nas bardzo mało, bo nie widzimy zagrożenia, bo w jednym momencie hodowcy bydła nie widzą zagrożenia dla siebie, bo hodują bydła, a nie zajmują się rzepakiem z Ukrainy. W drugim momencie jest uderzenie w hodowlę trzody, a w tym momencie ktoś, kto ma bydło, mówi, mnie to nie interesuje. I teraz zobaczcie, że tam nie ma podziałów. Absolutnie. Tam oni wszyscy idą jak jeden mąż i jeden za drugim. Bo dzisiaj uderzają w hodowlę trzody, jutro uderzą na przykład z bajkami o zmianach klimatu i tym, że krowy pierdzą i trzeba zniszczyć hodowców bydła mlecznego czy mięsnego, a za trzecim razem powiedzą, że trzeba ugórować, czyli zostawić grunty, bo ziemia musi odpocząć, to wszystko dla dobra, chociaż nie wiadomo kogo. Zmierzam do tego, że my w Polsce naprawdę nie rozumiemy, że jak tam za Odrą ktoś walczy, a tu my nie walczymy, to znakiem tego, że sprawa jest ważna, to znakiem tego, że my przesypiamy temat. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy, kilkadziesiąt miesięcy zostaliśmy wyciągani na drogi w jednym miejscu, w drugim, w trzecim i z tych wyciągnięć nie wywalczyliśmy nic. Karierę polityczną porobiły pewne jednostki, tak? I można by powiedzieć w jednym zdaniu, czym się różni protest rolników w Niemczech w pierwszym rzucie, w pierwszym widoku od protestu rolniczego w Polsce? Że tam idzie się o postulaty, tam się nikt nie dogaduje, tam chodzi o dobro całego rolnictwa. U nas, na pewnej grupie ludzi, ktoś chce się wybić, ktoś chce zdobyć stołek i temat się kończy. Czy wiecie, że to dzisiaj powinniśmy mieć największe protesty w Polsce? Drogi konsumencie, musisz mieć świadomość jednej rzeczy. Jeżeli narzekasz na jakość żywności, to miej świadomość, że będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że jeżeli dzisiaj chodzisz do marketów, to bardzo często, jeżeli kupujesz śmierdzącą kiełbasę, ona nie jest polska. Jest co najwyżej przepakowana. I jeżeli chcesz mieć dostęp do dobrej żywności, to musisz ją kupować u polskiego producenta. Nie w markecie, tylko u producenta, czyli u rolnika. Ale żeby ten rolnik mógł ci sprzedać, on musi w ogóle istnieć. I teraz, jeżeli mamy sytuację, w której my dzisiaj olewamy całkowicie ten temat, to drogi konsumencie, droga starsza pani, która siedzi w bloku na emeryturze, drogi nauczycielu, drogi panie Krzysztofie, który jesteś mechanikiem samochodowym, za chwilę nie będziesz miał wyboru. Dlaczego? Dlatego, że będziesz miał dostęp tylko do tego, co przychodzi skądś, bo krajowego producenta po prostu nie będzie. I dożyjesz tych czasów ty, twoje dzieci i twoje wnuki. I pytanie jest takie. My jesteśmy aż tak głupi, że tego nie rozumiemy? Czy my nie widzimy tego, że jeżeli tam 50 tysięcy ciągników stoi, to oni to nie robią po to, bo im się nudzi. Oni tego nie robią po to, bo chcieli się spotkać przy kawie, przy ciągniku na środku drogi w Berlinie. Oni to robią po to, bo ktoś tam mądry w ich szeregach, nie polityk, jak to w Polsce bywa, tylko ktoś tam mądry w ich szeregach, ich własny człowiek, ich własny zespół, zarząd i tak dalej, policzył sobie, że robi się bardzo niebezpiecznie. I teraz, jeżeli, drogi konsumencie,
uważasz, że ciebie to nie dotyczy, bo w sumie to ty możesz jeść gówno ze sklepu, byle tylko było, to miej kolejną świadomość. Na etapie kolejnego stopniowego wygaszania produkcji, uderzenia w poszczególne sektory produkcji żywności w Polsce, tak naprawdę będziesz miał coraz drożej. Bo finalnym efektem ograniczania produkcji przez polskich rolników będzie co? Ściąganie żywności z zagranicy. Jeżeli ktoś to ściąga żywność do Polski, widzi, że nie ma konkurencji na rynku krajowym, to będzie ci podnosił ceny. I to gówno, którego dzisiaj nie możesz jeść z marketów, niedługo będzie w cenie czegoś zajebistego. I tym się skończy nasze wielkie rozumowanie. I znowu powiemy, Polak jest zawsze mądry, tylko po szkodzie. Nigdy w czasie, a nigdy przed. I dlatego pamiętajcie, mówię też tutaj do polityków w Polsce, niezależnie od opcji politycznej. Wy też jecie, wy też kupujecie od sałaty, przez kiełbasy, przez ziemniaki i całą resztę. Mam świadomość tego, że większość ma gdzieś, czyje to jest, kto to produkuje. Ale wierzę w to, że są jeszcze w Polsce ludzie, którzy na protestach nie chcą się tylko wybijać, iść do góry, ale chcą walczyć. Bo przykład niemiecki pokazał jedną rzecz. Nauczył mnie tego, bo to można łatwo samemu sprawdzić, że tam protestów się nie robi po stołki. Tam się protestów nie robi po to, żeby zaistnieć w mediach głównego nurtu. Tam się protesty robi po to, że blokujemy kraj, tak jak to zrobili niemieccy rolnicy. Wyobraźcie sobie, ciekawostka taka, że tych rolników popiera 80% społeczeństwa niemieckiego niezwiązanego z rolnictwem, bo wiedzą, czym jest brak żywności. My już zapomnieliśmy, chociaż przeszliśmy kilka wojen i do tego jeszcze zanik z mapy. No, a oni widocznie mają lepszą pamięć niż my. Natomiast oni tam wiedzą jedną prostą rzecz. Robimy to nie po to, żeby zblokować kraj. Nie po to, żeby wypchnąć swoich ludzi do parlamentu. Nie. Robimy to po to, bo chcemy pracować. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy oni to wygrają. Dlatego, że nawet niemiecki rząd nie jest w stanie obalić 50 tysięcy ciągników, prawie 100 tysięcy protestujących. Nie jest w stanie. Bo zrobią to jeszcze raz i jeszcze raz. I w momencie, kiedy wśród nich nie będzie człowieka, którego da się kupić, który się chce sprzedać, tylko będą ludzie ze struktur wewnętrznych, to w tym momencie oni, czego nie będą chcieli, to po prostu wywalczą. Jeżeli uważacie, że to, co wywalczą w Niemczech, da się nam Polakom za darmo na wsi, biję brawo i gratuluję. W takim razie ja jestem pesymistą, wy jesteście optymistami, a tego materiału po prostu nie było.